Zapraszam wam tutaj. Nie teraz. Eliza, jak jest po fińsku dzień dobry? Dzień dobry. Biuro otwierają o 7, ja byłam tu 6:50. Sorry, to jest impreza zamknięta. Kaśki szuka, małą dziewczynę. Słucham? Nie słyszałaś? Jak chciałam silikony, to powiedziałeś, że nie muszę. Bo nie musisz, swoje naturalne masz niezłe. Proszę, potrzebuję pani może jakiejś pomocy? Powiedziano mi, że mam się tutaj zgłosić na badanie. Mam guza. Zaśniad groniasty. Sfałszował wyniki testu ciążowego. Rak? Nie. Usunął go. Rutynowa operacja. Ale wiesz co, nawet dobrze. Bo ja nie chcę mieć z tobą dzieci. Kto się czubi, ten się lubi. Spokojnie, i tak już wszyscy o was wiedzą. Obiecał, że nie będzie żadnych prostytutek. Jestem tancerką erotyczną, a to różnica. Wściekliznę można wyleczyć? No przestań, nie masz żadnej wścieklizny. Czy jestem taki głupi, za jakiego mnie masz? Nie wiem, co wiesz, ale to Czarek sobie coś wymyślił. Okłamałeś mnie. Ja naprawdę się o ciebie martwiłam. Ty mi nie ufasz? Strasznie mi przykro, że przeze mnie pani płacze. Ja naprawdę go nie zdradziłam nigdy. Nie wiem, dlaczego on tak myśli, no. Ja też przez wiele lat miałam kłopoty z zajściem w ciążę i w końcu się udało. Pani też będzie szczęśliwą mamą. Mam! Wow, co? Byłam u tych ludzi, od których zabrałam Brutusa i... No? Nie chcieli ze mną w ogóle rozmawiać, to no. Nastraszyłam ich policją, sądem, Panem Bogiem i mieli książeczkę. A bez pokwitowania? Raczej ktoś od nas. Otwórz, może się podpisał. Wkręcili ci kiepski prezent? Nad młodością trzymam władzę. Sprytnie z czasem chowanego sobie gram. Co się zmarszczy, to